Jeszcze jakiś czas temu żaden kierowca nie wyruszył bez niej w podróż. Dzisiaj całą mapę świata ma w jednym niewielkim smartfonie, który na dodatek dokładnie wskaże mu drogę. Warto zatem cofnąć się w czasie i zwiedzić aktualną wystawę w muzeum, która prezentuje te najdawniejsze mapy z ziemią raciborską w roli głównej. W zeszły piątek w Muzeum w Raciborzu otwarto wystawę, która przedstawia około 40 map prezentujących m.in. cały Śląsk lub jego fragmenty pochodzących z okresu od XVI do XX wieku. Na wernisażu więcej szczegółów zdradził kierownik działu historii, który opowiedział m.in. o ich początkach. Pierwsze mapy, pierwsze rzeczy, o których możemy nazwać mapy, to są wizerunki już drapane, rysowane, malowane w jaskiniach, czyli przez człowieka pierwotnego kilkanaście lat temu. Mamy takie przykłady z Europy, z Francji oraz Hiszpanii, gdzie są na przykład w jaskini wydrapane okolice tej jaskini, czyli ktoś po prostu zapamiętał szczegóły, które go otaczały i przelał tą swoją mapę wewnętrzną jakby na ten twardy nośnik, czyli ścianę tej jaskini. Także od tego momentu możemy mówić już o początkach kartografii, czyli sztuce tworzenia map. Wystawa to zbiór map głównie kartografów niemieckich, ale zobaczyć można również przykłady prac pochodzących z innych krajów, m.in. z Anglii, Włoch czy Francji. A te najstarsze, choć mało ciekawe i nierzadko z błędami, to prawdziwe dzieła sztuki. Rytownicy, którzy tworzyli te mapy, byli artystami, wysokiej klasy artystami i to wszystko można na tych mapach zobaczyć. Natomiast już mapy XIX-wieczne, mapy szczególnie pruskie, niemieckie, porażają wręcz ilością szczegółów, które na tych mapach są zawarte. Tam są leśniczówki, urzędy pocztowe, drogi, które dopiero były w budowach, tramwaje końskie, wszystkie bardzo szczegółowe rzeczy na takich mapach właśnie też można gdzieś tam wyszukać. Warto dodać, że poza oryginalnymi zabytkami zobaczyć tu można powiększenia fragmentów map z Raciborzem i jego okolicami, co najbardziej interesowało przybyłych gości, choć niektórzy z nich przyglądali im się w szczególny sposób. Gdzieś tam się bawię również w drzewo genealogiczne. Przodkowie pochodzą z Wilna, właściwie spod Wilna, niedaleko Starych Święcian. Gdzieś tam szukam map głównie wojskowych, dotarłem do takich z lat 30. ubiegłego wieku, jak również 1915. Są ciekawe sprawy. Nie ukrywam, że tutaj właśnie pod tym kątem, między innymi tak patrzę, jak graficznie te mapy są przedstawione. Z drugiej strony gdzieś tam zawsze zostaje dusza osoby, która skończyła klasę humanistyczną w liceum i te klimaty właśnie takie miękkie mnie bardzo interesują. Ziemia Raciborska, dawne mapy, źródła historii to wystawa czasowa, bo wszystkie eksponaty pochodzą z zasobu działu historii Muzeum w Raciborzu, a zwiedzać ją można do końca czerwca.